Jeśli chodzi o INFP, powiedzieliśmy sobie parę rzeczy dotyczy... Czemu ja tak robię, nie wiem. Bo nie umiesz. Cześć, witają się Sofi. Nikodem. Type Hype. Dzisiaj opowiemy sobie na temat, jak wpływać na typ INFP. Więc jeśli chodzi o typy INFP, no to bardzo ważną ich rzeczą dotyczącą całej rzeczywistości, świata i światopoglądu jest narracja. Jakby wszystko jest narracją, więc wszystko podane i sprzedane w formie jakiejś pięknej, pięknie brzmiącej i pięknie ukształtowanej narracji będzie lepiej wchodziło, niż to byłoby podane po prostu sucho, jakoś tak w nudny sposób i taki nieukształtowany w jakąś piękną opowieść i historię. Bo ogólnie opowieści i historie na nas wpływają i działają i dzięki temu można lepiej porządkować sobie i wiedzę, i myśli. I jakoś tak to jest, że po prostu przez już tysiące lat mamy te różne opowieści, które kształtują naszą rzeczywistość, to u INFP to objawia się w taki szczególny sposób. I jakby to jest coś, co bardzo tak nasyca umysł INFP. I tutaj zawsze taki podaję przykład, że jeżeli chcesz sprzedać tą kwestię dotyczącą ścielenia łóżka, to nie mówisz INFP, że tak trzeba robić, bo tak trzeba. Tylko właśnie jest jedyny taki film dotyczący ścielenia łóżka, tam gdzie taki pan, on takim jest wojskowym, opowiada o tym i tam jest taka natchniona muzyka w tle, jest też taka historia ukształtowana, czemu właśnie, zacznij od dlaczego, tak? Czemu te wszystkie, jakby jak wiele ma to tych dobrych cech, jak to ważne jest, żeby posiedzieć to łóżko. I że cały jego sukces życiowy, znaczy przesadzam, ale cały jego sukces życiowy, to, że może tu stać i teraz mówić o efektywności w pracy i o wynikach, to wszystko sprowadza się do tego, że w którymś momencie życia postanowił, że codziennie rano będzie ścielił łóżko. No i fakt, prawda, po prostu, bo zaczynał produktywnie dzień, no i robił to regularnie i to był dobry nawyk. No fakt. Tak. Dla INFP ważna jest ta historia. A tutaj dla typów, bo wiadomo, no nie wszyscy będą chcieli tak podchodzić, nie wszyscy będą chcieli tak rozmawiać i też nie wszyscy, myślę, są tak bardzo umiejętni w tym, żeby ze wszystkiego robić historię czy narrację. I teraz nie chodzi o to, żeby na siłę to robić, ale chodzi na przykład o to, żeby nie gardzić tym u tego INFP na przykład, żeby docenić to, kiedy on sam postępuje w taki sposób, kiedy on sam postrzega rzeczywistość przez ten pryzmat właśnie narracyjności i historii. Nie musisz ty koniecznie chodzić i po prostu wymyślać coś do wszystkiego, tylko po prostu nie potępiaj tego w nim. INFP oczekuje, że jakby nie oczekuje na pewno, po pierwsze, presji na to, że będzie się wypowiadać, że nie oczekuje wyciągania na światło dzienne, szczególnie w niekomfortowej sytuacji czy dużej grupie ludzi, gdzie nie ma też pewności co do swojej reputacji, że teraz wyjdzie, no to co ty masz na ten temat, co ty na ten temat powiesz. U INFP w ogóle zauważyłem, że jest taki styl, w którym, bo ogólnie INFP jest typem tła, to jest pierwsza rzecz, więc INFP lubi być takim trochę supporterem, takim pomocnikiem gdzieś tam z boku i tak dalej. Ale to nie może być taki INFP nie może być takim po prostu pomocnikiem w stylu takim żołnierskim. Że ty rób to, nie rób tego i tak dalej. Bo INFP wtedy się tak płoszy, bo to się uważa, że po prostu jest pomiatane w tym momencie. Tak, on potrzebuje docenienia za to, co faktycznie robi. Tak, więc tam musi zajść taka relacja, w której ty wiesz i ja wiem, że ty jesteś tym wsparciem, ja jestem ten z przodu, ale nikt tego nie mówi głośno. Tak. Nikt w wyraźny sposób tego nie akcentuje, tak nie pokazuje, nie sprowadza do pionu. Nie może być takiej
pełnej atmosfery dopowiedzenia. Tam mhm. musi być niedopowiedzenie. W obrębie tego niedopowiedzenia wtedy to INFP dobrze działa. Czyli jak powiedzmy INFP chce, żeby na przykład ta druga strona gdzieś tam prowadziła, czy działała, czy powiedzmy była tym inicjatorem, ale jednocześnie chce w tym wszystkim takiego szacunku i tak, takiego tak. nieujawniania tego, trochę nie mówienia głośno, że to tak jest. Czyli tak bym to powiedział w taki powiedzmy sposób ujawniający cały ten forte. Ale potrzebuje tego docenienia. On potrzebuje wiedzieć, że jest potrzebny. Po pierwsze, on będzie wiedział, że jest potrzebny. Bo to też jest ważne. Typ tła daje z siebie wszystko. Daje z siebie wszystko dla swojej grupy, dla ludzi, z którymi pracuje. Ale z drugiej strony potrzebuje wiedzieć, że jest przydatny, że te osoby, które właśnie wychodzą naprzód, rozumieją, że oni to osiągnęli, to co mają, tę pozycję, nie wiem, chociażby tam przywódczą, osiągnęli również dzięki temu, że ten INFP siedzi w kulisach i dba o różne tam szczegóły, o różne sprawy. Po prostu, no to jest symbioza, to jest współpraca. Tak, więc... Też INFP wie, co lubi, wie, czego nie lubi, wie, jaki ma system wartości, jakby w obrębie tego też jego myśli krążą bardzo często, w co wierzy, czy w co nie wierzy. Ciągle, cały dzień INFP wartościuje. To jest dobre, to jest złe, to lubię, tego nie lubię, cały dzień. Tak, więc pytanie INFP o takie kwestie, o takie preferencje jest wysoce rekomendowane w takiej właśnie bezpiecznej sferze, w bezpieczny sposób. Żeby jakby dowiedzieć się, co uważa i co myśli na dany temat. Natomiast musi czuć się bezpiecznie, żeby w ogóle tak w pełni też powiedzieć, szczególnie o swoich poglądach, o takich faktach dotyczących tego, co myśli, co uważa. Bo kwestie, co czuje, jaką ma sferę wartości, może powiedzieć dużo łatwiej, dużo prościej, tak. Jakby jest mu z tym dużo prościej, ale kwestie takich już wartości. Jaki masz pogląd na ten temat, na ten jakiś taki, powiedz, a szczególnie jeśli chodzi o tematy takie polaryzujące, to nie będzie to łatwe i też nie zaczynałbym od tego od razu współpracy i działania z INFP. Tak, bo to nawet nie jest, to jest to, co mówisz, że to nie będzie łatwe, ale to też będzie negatywnie odebrane. To jest właśnie te niskie funkcje, czyli dla tej INFP to będzie ten S i ten T, no trzeba ostrożnie podchodzić do nich i po prostu skupiać się na tym, że INFP to jest mistrz NF i właśnie w obrębie tych literek, tych sfer operować, jeśli chcemy, żeby czuł się komfortowo, a komfort jest bardzo ważny dla INFP, a jeśli chcemy uniknąć przykrych interakcji albo negatywnych ocen ze strony INFP, to unikamy rozmawiania szczególnie na temat właśnie te. Co nie znaczy, że INFP nie będzie chciał debatować, bo to też jest trochę fałszywa korelacja, że typy te lubią dyskusję, lubią debatować. INFP jest stworzony do dyskusji z ludźmi i tam zaufanymi, ale bardziej właśnie w tej sferze wartości, czy tam abstrakcyjnych spraw, czy relacji, czy no NF. I teraz tak, INFP też jest na unikalność, indywidualizm nastawiony. Będzie taki agresywny, może nawet czasem sposób reagować, albo przynajmniej emocje, w sensie będzie takie wzburzone, może to agresja nie będzie taka mocna, że i ona nie wewnętrzna będzie... Tak. Na wszelkie próby skwantyfikowania czy tak usystematyzowania pewnych spraw, które powinny mieć tą mgiełkę indywidualizmu czy wyjątkowości. I właśnie to też jest ważne dla INFP, żeby zostawić jakby tą sferę właśnie wyjątkową, indywidualną. Nawet jeżeli ktoś dostrzega i widzi, że jakby już mówimy teraz o INFP, czyli jakby dużo INFP tak robi, jest to w pewnym sensie trochę nieindywidualne. To już jest. Tak, oczywiście. Jest to pewna obserwacja i to podobnie z wieloma poglądami, które mają INFP, ale jakby nie można im tego tak po prostu zdmuchnąć tej mgiełki i ujawnić jakby nie, to jakby ty mieścisz się w jakichś danych, ty mieścisz się w jakiejś statystyce, ty mieścisz się w jakichś pudełkach, bo INFP właśnie będzie
bardzo od takiego czegoś uciekać i nie chcieć tak, tych rzeczywistości, a przynajmniej nie od razu, bo takie dojrzałe NFP dojdzie sobie do tego, ale na początek tak to na przykład znajomości to nie szedłbym w tym kierunku takiego od razu kwestionowania. Tak. Czyli na przykład jak jakiś, nie wiem, ENTP chciałby się poznać z INFP, no to nie szedłbym właśnie w takim w zabieraniu na przykład człowiekowi tej unikalności. On jakby INFP czuje, że mu się należy i ludziom się należy. Że każdy jest wyjątkowy. Jak śnieżynki. No nie ma dwóch takich samych śnieżynek, nie ma dwóch takich samych ludzi. Nie zmienia faktu, że każda śnieżynka jest mokra i zimna i topi się pod wpływem. Tak. Ale trzeba zrozumieć obie te strony. Tak. Także tyle na ten temat. Więcej dowiemy się dla osób, które mają dostęp do grupy i do kursu. Będzie więcej na temat INFP. A tymczasem, jeśli chodzi o ten odcinek, dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Żegnają się Sofii i Kodem. Type Hype i do zobaczenia.